Witam jeszcze raz. Słuchajcie, o jednej rzeczy zapomniałem, trzeba to akurat sprzedać jako chyba oddzielny film. Nie wszystko się da spamiętać, no ale powiem, o co chodzi. Jak mówiłem o murze chińskim, zapomniałem o jednej rzeczy. Otóż, jak pokonać wojowników? Wojowników można na dwa sposoby pokonać. Albo wprowadzić wirusa, tak jak w komputerze, które ich zdemontuje od środka, albo tych wojowników w jakiś sposób zniszczyć orężem. Orężem to był dość poważny problem, natomiast lepiej wprowadzić wirusa. Akurat takim wirusem było chrześcijaństwo. To był świetny wirus, ponieważ on miał taką naukę demonów, jak miłość do nieprzyjaciół. To było odstępcze chrześcijaństwo, zresztą każde chrześcijaństwo jest odstępcze, ponieważ to właściwe chrześcijaństwo, czyli tych naśladowców Chrystusa, ono się skończyło w tym momencie, kiedy Chrystus już dawno temu powrócił, zabrał swoich do nieba i tam z nimi panuje. A więc w ten sposób to, co zostało na ziemi, zostało rozwinięte przez tak zwanego fałszywego apostoła Pawła. Zresztą fałszywy, tam każdy z nich mniej więcej był fałszywy, ale akurat Paweł to wyjątkowo. I wciśnięto w usta Chrystusa słynną naukę miłości do nieprzyjaciół. Było to bardzo korzystne i potrzebne, żeby właśnie w jakiś sposób ducha walki złamać u tych walecznych Polaków. O waleczności może tutaj znamy historię waleczności Polaków i teraz jak, właśnie to był sposób na wojowników. Jak załatwić wojowników, prowadzić im po prostu wirusa, żeby oni się byli już inaczej wychowywani, żeby ich w jakiś sposób zastraszyć, zagonić i tak dalej. Hybrydy tutaj działały wielopunktowo, wielopłaszczyznowo, żeby po prostu walczyć z Polakami. Natomiast taki element waleczności, na który kiedyś zwróciłem uwagę, bardzo rzadki, to był wykorzystywany przez Anglików w czasie bitwy o Anglię. Była to taktyka stosowana przez polskie dywizjony, znaczy 303 słynny, w 40 roku, w czasie II wojny światowej, kiedy samoloty szturmowały, atakowały hitlerowskie bombowce nad Anglią, atakując z czoła, od dziobu. Niemieccy piloci psychicznie nie wytrzymywali takiej taktyki, ale ona świadczyła strasznie odwadze. A więc, żeby pokonać taki dość waleczny naród, żeby takich naród, tych wojowników, no, w jakiś sposób zlikwidować, to właśnie trzeba było coś, no, wymyślić. I dlatego Imperium Polaków, no, przestało istnieć, między innymi właśnie z tego powodu, że wprowadzono miłość do nieprzyjaciół, wybaczanie największym wrogom, śmiertelnym nawet wrogom, którzy zaraz w tym momencie, kiedy im odpuszczono, przystępowali do następnej akcji sabotażowej. I tak jest właśnie cała historia Polski. Mamy rozbiory, gdzie upadło potężne państwo, które jeszcze za czasów sowieckiego wysłało ekspedycje karne pod Wiedeń. A więc widzimy, jak ważne jest właśnie, tutaj taki przykład, jak ogromne wysiłki wkładano, aby pokonać Polaków, czy to ideologicznie, czy też w jakiś sposób duchowo, aby oni zrezygnowali ze swojej waleczności. O, to jest najważniejsze. Dlatego do tego muru chińskiego, czyli do tego muru polskiego, dedykuję właśnie ten odcinek. Także dziękujemy.